Cześć, witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj jest trochę inny typ vloga, bo jest taki bardzo z domu i w bardzo krótkim czasie nagrany, ze względu na to, że po pierwsze Zoe ząbkuje i uwierzcie, że to jak ona płacze, jaki ból ona przeżywa i jaka jest nerwowa, to po prostu w głowie się nie mieści. Ja pamiętam, teraz mi się przypomniało, jak ciężko mi było, kiedy Enzo ząbkował. On nie przechodził tego ząbkowania nie wiadomo jak, ale był taki nerwowy, budził się w nocy i tak dalej. Zoe co prawda się nie budzi w nocy, ale strasznie, strasznie płacze w ciągu dnia. Naprawdę jak zacznie, to ciężko ją uspokoić. Tylko trzeba chodzić z nią i tyle. Nie można usiąść, pewnie to znacie, sensor wysokości. No, tak więc ona jest, ona ząbkuje. Kolejny powód jest taki, że Gigi ma nawrót alergii. Nie wiem, czy kojarzycie, ale jakoś w październiku. Oj, oj, oj. Co się dzieje? Położyłaś się na książeczce, kochana. Masz książeczkę. Psa. W październiku 2022 roku, jak wróciliśmy z roczku Enzo z Polski, Gigi dostał pokrzywkę. I do tej pory nie zna jakby przyczyny, nie jakby, tylko nie zna przyczyny. Był u lekarza po jakimś czasie, jak już naprawdę było turbo nasilone, także był prawie cały spuchnięty i cały w tej pokrzywce. Wstawię Wam tutaj zdjęcie, bo Gigi je zachował, tak wiecie, żeby po prostu je mieć na wszelki wypadek. I bardzo dobrze, bo ma nawrót tego. I no, obawia się, że znowu będzie tak zaostrzone jak wtedy. Nie wiemy totalnie, co jest przyczyną, nie wiemy, co to triggeruje. Wcześniej myśleliśmy, że triggerem był płyn do płukania z Cocolino, bo to był mniej więcej taki czas, jak ja właśnie zmieniłam płyn do płukania. Zawsze używam Lenora, który jest testowany dermatologicznie, a Cocolino nie jest. Przynajmniej nie ma żadnego takiego znaczku i z tego, co wiem, skład jest dużo gorszy niż Lenora, bo Lenor tam chyba w 90 paru procentach jest naturalny, więc myśleliśmy, że to, ale to wcale nie jest to, bo wróciliśmy do tamtego płynu do płukania i ojej, no i właśnie. Jeszcze wrócę do tematu ząbkowania. Zoe ma to samo co Enzo, czyli po prostu ząbkowanie objawia się tak, jakby była chora. Czyli gorączka, katar z nosa, który powoduje kaszel. Jest to straszne, naprawdę ma tak zawalony nos, że jest ciężko. Ale wracając do Gigiego teraz. No, myśleliśmy, że ta pokrzywka jest po prostu od płynu do płukania, ale tak nie było. Z tego, co czytaliśmy na internecie, to bardzo, bardzo rzadko znajduje się przyczynę pokrzywki, ze względu na to, że tych alergenów, które mogą to powodować, jest tyle, że no ciężko wykonać po prostu tyle testów. Tak więc tym razem chyba znowu pójdzie do lekarza, bo jak był ostatnim razem, to dostał jakieś lekarstwo, które chyba brał przez 7 dni i mu przeszło. Więc lepiej się przemęczyć. No wiecie, po prostu lepiej sobie kupić te lekarstwa, wziąć je 7 dni i nie mieć tej pokrzywki, która nie tylko, że ona wygląda tak, że ludzie się po prostu boją, że to jest zaraźliwe, bo ludzie tak mają, że jak widzą jakieś zmiany skórne, to boją się, że to jest zaraźliwe. No ale to też piecze, swędzi i naprawdę utrudnia mu funkcjonowanie. On przez to jest też przygnębiony, no bo wiecie, nikt nie lubi mieć zmian skórnych. Tak więc no nie jest to miły temat. Ja to samo, słuchajcie. Może najpierw zacznę od tego, że kolejny powód, dlaczego nie możemy wyjść z domu, to to, że Gigi, nasze auto nie przeszło po prostu przeglądu. Musimy zrobić zawieszenie z lewej strony, tak więc jutro Gigi idzie do mechanika, więc znowu pieniądze idą w auto. Nie wiem, czy pamiętacie, ale jak kupiliśmy auto, to u mechanika już wydaliśmy ponad 2000 euro, tak więc boimy się tym razem, że znowu tak będzie. No ale generalnie, jeśli się nie przejdzie przeglądu, to nie można jeździć autem. Co prawda Gigi musiał jechać do pracy i tak dalej, ale teraz w weekend już wolimy nie ryzykować, w szczególności, że wiecie, w weekend to nie ma tak dużo aut na drodze i jednak większa szansa, że policja Was zatrzyma i wtedy mandacik, więc nie ryzykujemy. No i wracając do pokrzywki i co jest z tym powiązane, to to, że tak jak Wam mówiłam w poprzednim filmiku, że kupiłam hybrydy, to słuchajcie, mam uczulenie na nie. Tak wiem. Powiem Wam tak. 3 lata temu, jak robiłam ostatni raz, to pamiętam, że też miałam alergię. I myślałam, że to dlatego, że hybrydy były przeterminowane. I wtedy też miałam chyba głównie z Neonail hybrydy. Zaznaczę Wam tutaj,
że ja kiedyś sobie też robiłam sobie bardzo dużo, przedłużałam sobie akryloželem i wydaje mi się, że dlatego wtedy nie miałam alergii, bo ten lakier hybrydowy spoczywał na akryloželu. A teraz przez to, że nałożyłam po prostu prosto na płytkę, to dostałam alergię i z tego, co patrzyłam na skład, hybryd w Neonail, to no generalnie są tam trzy składniki, które mogą bardzo uczulać. Przynajmniej trzy składniki, bo jest Hema, Dihema i Hema coś tam. A to są te takie głównie uczulające wszystkich hybrydy. Tak więc zrobiłam duże zamówienie z polskiej marki, hybryd takich, które po prostu nie powinny uczulać. Czekam teraz, aż przyjdzie to zamówienie. Nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że mnie nie będzie uczulać. Zamówiłam też tak samo akrylożel, żel i będę się uczyć. Zamówiłam frezarkę. Naprawdę dużo rzeczy zamówiłam. Wydałam już chyba 350 euro na same rzeczy do paznokci. Ale słuchajcie, ja naprawdę się tym zainteresowałam i chcę się tego nauczyć i zobaczyć, co mogę pokombinować, bo kiedyś to naprawdę lubiłam. Ale wiecie, tutaj teraz w sensie jak się przeprowadziłam do Holandii, to pracowałam, nie miałam tutaj całego zestawu i jakoś tak, wiecie, rozpłynęło się to. Ale ostatnio tak jakoś zainteresował mnie ten temat, więc znowu chcę to robić. I tak jak mówiłam, jeśli mi się to dalej będzie podobać, to chcę iść na jakieś szkolenia, żeby to po prostu robić dobrze i może pójdę w to. Zobaczymy. No, ale tak jak już wspomniałam, teraz jest dla nas dość ciężki czas, właśnie przez ząbkowanie, dziedziego pokrzywka znowu i auto. No, nie jest wesoło, ale dajemy radę, trzymamy się, jesteśmy silni. Wszystko przejdzie, wiecie, no nie przejmujemy się aż tak tym autem, tylko po prostu boimy się, że znowu będziemy musieli bardzo dużo zapłacić. Mamy nadzieję, że nie, ale nigdy nie wiadomo, jak to jest z tymi mechanikami. Zawsze sobie coś doliczą czy coś, więc no lepiej, żeby to nie było dużo po prostu, no bo jak wiecie, to oszczędzamy na to, tak więc... Tak, i kolejna sprawa, ja Wam w ogóle robię teraz taki prosty update, co u nas, ale w tym tygodniu bardzo dużo się wydarzyło, bo ten cały tydzień byłam w domu z dziećmi, przez to, że Enzo był chory, no i też strasznie dużo się tak poza tym wydarzyło. I co chciałam mówić? Już gubię myśli, bo się nagadałam. Kolejna rzecz, to tak jak Wam mówiłam, zmieniliśmy plany i chcemy jednak pojechać do Hiszpanii na wakacje, ale jak wiecie, albo nie wiecie, jeżeli jesteście tutaj nowi, chyba że już oglądaliście filmiki z Rumunii, no to my bardzo lubimy jako taką przygodę spać w aucie. Jednak z dwójką dzieci jest to już bardziej skomplikowane, a nie chcemy jeździć takimi, wiecie, większymi autami. No myślę, że takie 7-osobowe to już jest naprawdę wystarczające. Nie chcemy jakimiś takimi małymi dostawczakami czy coś, tak więc może kiedyś przyjdzie czas, że to będzie nasze takie drugie auto, ale na ten moment nie, więc chcemy też kupić kolejne wydatki. Chcemy też kupić bagażnik dachowy. Napisałam już do jednej pani, bo oczywiście chcemy kupić z drugiej ręki, bo uważamy, że bez sensu wydawać bardzo dużo pieniędzy na to, skoro nie używamy tego, wiecie, non-stop, tylko tak naprawdę na wycieczkę do Hiszpanii przez Francję i przez Portugalię, ale głównym punktem jest Hiszpania. Tak więc napisałam do jednej pani, czy pana, nie wiem do końca, czy moglibyśmy to dzisiaj zobaczyć, czy będziemy mogli przymierzyć do swojego auta, bo się za bardzo na tym nie znamy, więc nie wiemy, czy w ogóle będzie pasować. Powinno, bo jest to taki sam typ tych uchwytów. Ale wiecie, lepiej sobie sprawdzić na miejscu, niż później żałować, że się kupiło coś, co nie pasuje do waszego auta. I no, czekamy na odpowiedź, bo jeszcze nie dostaliśmy odpowiedzi. Mamy nadzieję, że odpowiedzą, że możemy przyjechać, bo no ciężko jest znaleźć, wiecie, coś w dobrej cenie, żeby pasowało jeszcze, żeby nie wyglądało, jakby było sprzed 30 lat. Tak więc czekamy i mamy nadzieję, że po prostu nam się uda, bo inaczej to dopiero za tydzień będziemy mogli pojechać, a wtedy to już tak, wiecie. No nie chce nam się czekać, my nie lubimy czekać, tak więc czekamy na odpowiedź i co? I dzisiaj Gigi znowu robi baraninę, tak więc zabiorę Was do kuchni, ja będę robić mama ligę. I Gigi mi chyba pokazuje, że muszę iść do kuchni, tak więc idę do kuchni, od razu Wam pokażę, jak ta baranina wygląda. Myślę, że już tutaj dużo zrobił. Ojej, on już tutaj jest gotowy z tym. Zobaczcie, tu jest baraninka. W ogóle jak to mięso wygląda. Mega. I ten tłuszczyk, powiem Wam, że to jest tłuszcz w mięsie,
którego nie nienawidzę, bo na przykład z kurczaka nienawidzę tłuszczu. A tutaj mamy wino, bo oczywiście, jak to Gigi powiedział, że niektóre mięso trzeba po prostu robić z alkoholem, żeby nie było jakieś suche. Nie wiem, na ile to jest prawda, nie znam się, ale praktycznie każdy przepis na baraninę jest z alkoholem. Ale jak się przecież gotuje, no to alkohol wyparowuje, także to nie jest problem. I tutaj zrobił też taką bardzo, powiedzmy, rumuńsko-grecką sałatkę, że jest pomidor, cebula, feta. What? I show. W ogóle Zoe, ona już tak podróżuje, ona dosłownie... nie wiem, jak to nazwać. Ona się po prostu obraca tak, że stąd na plecy, na brzuch, na plecy, na brzuch i po prostu ucieka. She don't have botox, she's just swollen. Hej! To jest po prostu taki aniołek, mega wesoła dziewczynka. Tak! Tak! Obudziłam Zo, żeby zjadły, ale ewidentnie nie chce. Chce spać, jest zmęczony. Generalnie kupiłam Zoe B-boxa, ale Enzo zaczął go używać. Zoe nie jest zbyt chętna, a Enzo go uwielbia, tak więc nie jest to zbyt dostosowane już do jego wieku, ale Enzo bardzo się podoba ten bidon. Już mu tutaj nałożyliśmy i tak się prezentuje danie. Tutaj jest mama łyga, którą ja robiłam. W ogóle tak pięknie wygląda. Wow, super. Mięsko już smakowałam, jest bardzo dobre.